Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o ogniku, jak go mieć, co może, oczywiście o nowych umiejętnościach dodanych w ogniku, jak nim sterować. Zapraszam tak do oglądania. Naprawdę, by otrzymać naszego pierwszego ognika, nie potrzebujemy zupełnie zrobić nic, poza tym przegadać kwestie dialogowe u Watrasa oraz przekazać list wodnego kręgu od Kavalorna. Jest to dosyć ważne, ponieważ wtedy będziemy mieli opcję otrzymania pierwszego naszego ognika. Warto tutaj ognika. Na pewno wspomnieć też, że rodzaje ogników jest dwa. Jeden ognik jest wędrującym, drugi jest szukającym. Ich zasadnicza różnica opiera się na tym, że ognik szukający stoi w miejscu, gdzie pokazuje nam po prostu rośliny, lokalizację roślin, czyli tych stałych, rzadkich roślin, oraz jego umiejętność jest taka, że zbiera rośliny jakby z całej mapy. Oczywiście pomijając tutaj rośliny stałe, zbiera on wszystkie rośliny pojedyncze. Jego limit jest ograniczony względem jego levela, którego będziemy mogli się oczywiście uczyć, ale to zaraz wspomnę. No i oczywiście ognik wędrujący, czyli ognik, który chodzi z nami, poprzez nauczenie się odpowiednich umiejętności, poprzez trzy punkty, czy specjalne przedmioty, zbiera on itemki jakby z ziemi, przez co trafiają do nas do ekwipunku i nie musimy ich podnosić osobiście. W mniejszym etapie gry, gdy już dowiemy się już dokładnie o co chodzi, czyli będziemy musieli zabić Dextera, znaleźć zaginionych ludzi, oczywiście znaleźć ornamenty oraz handlarza bronią. Po wykonaniu tych zadań otrzymamy również ognika właśnie wędrującego, który będzie zbierał przedmioty za nas, tak jak już to wcześniej wspomniałem. Jest to ważne, ponieważ bez tego nie będziemy właśnie mogli go otrzymać, jeżeli, taka mała uwaga, zespeedrunujemy do drugiego rozdziału bez wykonania tych zadań, czasami może się zakończyć to tak, że nie otrzymamy już wtedy w ogóle ognika, dlatego warte jest to, żebyście robili to właśnie w pierwszym rozdziale. Jeżeli chodzi o ognika szukającego, rozwijamy go oczywiście u Rodiana. Mamy tutaj taką opcję właśnie dialogową. Ogranicza nas tutaj tak naprawdę złoto oraz rozdział, ponieważ z rozdziału na rozdział będziemy mogli go rozwijać coraz bardziej. Tak jak wcześniej wspomniałem, szukający ognik pokazuje nam rośliny rzadkie, ile sztuk w danym lokacji występuje oraz ich miejsca, a ponadto szuka rośliny i wręcza nam do ekwipunku rośliny pojedyncze, które właśnie możemy znaleźć na danej lokacji. Aby przywołać ognika szukającego, należy wcisnąć numeryczną siódemeczkę. Wtedy ognik nam się przywołuje. Oczywiście uprzedzam pytania, jeżeli nie macie klawiatury numerycznej, nie przywołacie ognika, ponieważ nie zbindujecie go na inny przycisk. Niestety jest to głupia opcja i generalnie no nie da się z tym nic zrobić, a przynajmniej ja nie znam na to rozwiązania. Wystarczy tak naprawdę chyba kupić tylko numeryczną klawiaturę, którą właściwie można kupić osobno. Będzie ona na USB, więc tak naprawdę możecie to w ten sposób zrobić. No i kosztuje oczywiście grosze, więc nic innego wam tak naprawdę nie zostaje. Okej. Teraz, gdy mamy oczywiście ognika, żeby z nim zagadać normalnie jak z NPC-tem, także klikamy sobie przycisk lewy myszy, klikamy sobie poszukaj czegoś i wtedy mamy właśnie takie opcje. I teraz ja oczywiście rozpiszę wam każdą z tych opcji. Mianowicie o co tutaj chodzi. Generalnie szukanie rzadkich roślin oraz kamiennych tablic jest to opcja, która wspomniałem wam wcześniej, czyli jest to po prostu opcja pokazywania danego przedmiotu na mapie, by ognik nam poszukał na przykład tablicy, czy też jakiegoś tam rzadkiej rośliny. Potrzebujemy mieć 75 magicznej rudy. Chodzi tutaj o kawałki magicznej rudy, nie chodzi tutaj o sztabki, więc nie musicie się martwić. Teraz, żeby oczywiście wyszukać konkretną rzecz, która nas interesuje, oczywiście sobie na nią klikamy. Ja załóżmy, że chciałbym zobaczyć w Jarkandarze, gdzie jest Trollest, więc klikam sobie po prostu na Trollest. Ognik wtedy myśli i przechodzi nam oczywiście do Trollestu. Sprawa jest taka, że ognikiem możemy sterować, możemy zobaczyć dokładnie, gdzie dana lokacja jest. Sterowanie jest bardzo proste, ponieważ opiera się na AD, W i S. Generalnie możemy sobie zobaczyć lokację, możemy sobie przybliżyć, możemy zrobić wiele opcji, jest to mega fajne, bo tak naprawdę jeżeli wiemy, że coś jest na mapie, a dokładnie nie wiemy, gdzie w danej lokacji jest, to możemy sobie właśnie w ten sposób zobaczyć. Kolejne z opcji są już tak naprawdę bardzo proste, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o pokazywanie tabliczek, czy zwykłych roślin, czy oczywiście stałych, które są oczywiście uwzględnione i pokazane, jakich dokładnie nam brakuje.
No i oczywiście mamy tutaj poszukiwania. Poszukiwania to jest opcja, która po prostu zbiera nam rośliny z całej lokacji. Jeżeli chodzi na przykład o Jarkendar, czy Korinis, czy Górniczą Dolinę, musimy być po prostu w tej lokacji i wtedy możemy sobie po prostu zbierać. Do pozbierania oczywiście potrzebujemy rudę i generalnie rudy zżera nam tyle, ile dokładnie roślin możemy pozbierać w danym momencie. Czyli poszukiwanie poziom 4, max 55 roślin i tyle oczywiście rudy nam zabierze. Dajemy sobie, proszę bardzo, zebrano 55 roślin, zostało nam 235. Prosta zasada, tak to po prostu działa. Zapomniałem wspomnieć, że aby szukać roślin i kamiennych tablic, żeby pokazało nam daną lokację, potrzebujemy mieć oczywiście level 2 naszego odnika, czyli nauczyć się u Rodiana. I pamiętajcie, że szukanie, czyli poszukiwanie roślin, zbieranie ich z całej lokacji jest oczywiście, odbywa się raz na 24 godziny, więc nie możemy robić tego częściej niż 24 godziny. Teraz przechodzimy sobie do ognika wędrującego. Aby odpalić ognika wędrującego, potrzebujemy nacisnąć Shift plus F5. Ten czas ognik nam się pojawia, pojawił nam się za nami. Aby na niego kliknąć, pamiętajcie, ważna uwaga, potrzebujemy mieć włączone namieszanie na króliki, chrząszcze czy szczury. Aby odpalić tą opcję, potrzebujemy kliknąć Shift plus H, klikamy sobie, jest oczywiście teraz włączone, teraz jest mamy włączone. W momencie, gdy mamy to oczywiście włączone, klikamy sobie lewym przyciskiem myszy i pojawia nam się tabela. Teraz ważna uwaga, pamiętajcie, że są to umiejętności, dzięki którym jak się nauczymy, ognik będzie mógł podnosić daną rzecz. Czyli jak się nauczymy broni, to wiadomo, że będzie nam szukał oczywiście tak broni. Tylko pamiętajcie, że ten ognik z nami wędruje. Jeżeli w danym momencie, w danym punkcie mapy gdzieś zabijemy orka, to po prostu gdy tam podejdziemy, to on to zbierze. Ma też on oczywiście taki specjalny zasięg i też możemy go oczywiście zwiększyć. Uwierzcie mi, że jest to nawet dosyć duży obszar. Czasami możemy nawet czegoś nie zauważyć, choćby nawet w trawie. Taka ważna uwaga, te umiejętności oczywiście możemy uczyć się za punkty nauki, jak i też za specjalne przedmioty. Specjalne przedmioty wypadają nam oczywiście z bossów, które musimy wykonywać. Cała gra właściwie się na tym opiera, więc chyba to nie jest nowość. Tak naprawdę bossy zaczynają się już, które mają te rzeczy, są już właśnie od Jarkendarze. Jest to już pierwszy właśnie boss w Jarkendarze, no i potem już w górę, idąc w górę, coraz więcej będzie tych bossów właśnie, które będą miały te specjalne przedmioty. Gdy będziemy mieć ten specjalny przedmiot, informacja na naszej tabeli pojawi się, że możemy właśnie użyć danego przedmiotu. Po prostu używamy dany przedmiot, uczymy ognika bezpunktowo i wtedy jest fajne. Co do ognika, jeżeli chodzi o wędrującego, nie polecam uczyć się go na początku, z tego względu, że te umiejętności nie są tam na początku potrzebne. Tak naprawdę późniejszy etap gry pozwoli nam się go nauczyć bezpunktowo, gdzie zaoszczędzimy te punkty, no i będzie on oczywiście nam przydatny, bo gdy będziemy wybijać, załóżmy, orków w Górniczej Dolinie, wiadomo, że nie zrobimy tego zaraz na początku przyjścia do Górniczej Doliny, bo nie miałoby to sensu. Dlatego mówię, gdy będziemy właśnie wybijać większą ilość mobów, będzie nasza postać silniejsza, wtedy te przedmioty będziemy mieć, będziemy sobie mogli go ulepszyć, no i wtedy on tak naprawdę będzie pełnił tą najważniejszą funkcję, jeżeli chodzi o zbieranie. Na początku moim zdaniem się nie przydaje, ale wiadomo, jest to opcjonalne i zrobicie jak chcecie. To tyle, jeżeli chodzi o okniki. Mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał, że przydał się. Jeżeli chodzi o te skrypty i te pliki, które właśnie ja używam, możecie je znaleźć na Facebooku czy na Discordzie. Pamiętajcie, by te pliki i to wszystko instalować wedle instrukcji filmu, który jest na kanale. Pamiętajcie, że są to sprzeczne pliki z innymi skryptami, które są po prostu w internecie. Mamy własne pliki. Pamiętajcie, żeby wszystko, jeżeli chcecie mieć takie same dodatki, instalować po prostu wedle naszych zaleceń oraz po prostu filmu instalacyjnego i pobierać po prostu nasze pliki i tylko z nich instalować, a nie mieszać dwóch danych plików, ponieważ nie będzie to działać. Ja was oczywiście pozdrawiam, trzymajcie się i dzięki oczywiście za oceny. Na razie, cześć!